No, już raz poznosił. Ja może pan być już policji? Nie. O, też powiesz do tego. A to ja miałem tam do... To za każdego 150, czy jakiś jest? Za każdego 150. Po 150 na sztukę. A te widynki? 300 wypadek. Ale nie wiem, ile bym chciała, ale to mówię. Nie będę miała. A A tutaj Łomżyńskie, tak? Tak. W jakiej cenie za? Kurwa, za to, że okej, dobra. Każdy ma swoje, jak to się mówi. Dychę za niego, tak? Tak. Się kurwa będę lecić. Przepraszam. No. Wykasować te. Weź. Spójrz na gołębia, 20 zł za tego. No to chce ode mnie 15, to chce daje 15 zł, to dopiero powiedział słowo. No mówiłem. No to i 15 daje. Ale ja nie pamiętam, bo się na to. No 15, no. Nie pamiętam. No dam te 15, tylko matę zapłacę i wezmę ją. Kurde, te 15 zł. Gołąb za 15 zł. Głąbrze. Co za frajer sprzedał. Sprzedaje dobro, żeby się szczęśliwie chowała. I tak mówi, proszę pana. A nie się tam nie szkoduje, jak się sprzedaje. Niech tylko że to szczeliczka puszę do samca, mam jednego wolnego i chuj tam. Ma dychy mnie rozmienić? Przepraszam, w jakiej cenie to gęś? 150 zł. 150 zł. To na razie. Nie mnie przekonuje. A ten króliczek? To różnie, od wielkości. 50, 60, 30. No. Bo są tam mniejsze, większe. No, no zależność od wielkości. Tak, kurki po 70. Co to za rasa jest? To już z żoną, ona chowa to. Aha. A, to pewnie poszło. I tutaj siedzi. Pozuje ładnie. A ten ile? 30 zł. 30. Co? Dobry. Tam. Pana? Nie. Nie tego kolegi. Sprzedałem. Już. Zdobywałem, to kupiłem. Biznes się kręci. Nie nadaje się kurwa na ciebie. Nie mam do jego kolega kupił. Kolega nie. Czyli to kole? Ci kurwa, no dobra, kurwa. I teraz. Jaka to cena za sztukę? Za po 30 za sztukę. O, po 30 za sztukę. Może w
chce pan udostępnić numer telefonu. No to udostępnię, ale kurwa, nie będę dzwonić, byle kto tam. Co? No ktoś, kto no zainteresowany będzie, myślę, że raczej. Waldy. Tak? Ale to kurwa, nie będę dzwonić, jak się tam. Co? Nie, w koniec będę dzwonił. Nie, to gołębie, daj mu numer, my też dawali mu. Dobra, zrobiłeś zdjęcia? Tak, proszę dyktować numer. Numer będzie słychać. Tak. Ja kurwa, nie przypadam numer, nie czekaj. Ja muszę się znaleźć, ja nie pamiętam swojego numeru. Wsadź do tych klas, dobra, już nie rób tyle, bo tego wsadzę. Tu! Numer 513 128 027. Kurwa, gorzej jak wody niż źle na tym pojadzie. No i mamy numer. No, tak? Leci tym jak wóz. No bo na głowę chociaż nie kawał. No, na łeb nie leci. Można dzwonić 30 zł za sztukę. Tak? No. No i mamy to. W jakiej cenie te koguty i co to za rasa? Aha, nie lipo. Ten ciekawie wygląda. Wszystkie obojętnie bez różnicy, po 4 dychy. A może chcą panowie numer telefonu udostępnić? Nie. A ten tutaj? 5 dych. A to co, winerki? W jakiej cenie? O, król. A te króle? Co to za rasa? Nowozelandzki. Przepraszam. Pana? Nie. Niech poszedł. No nic. Jeden w okularach. Jeden nie. To nic. Będzie na internecie? Będzie. No tu jeden chodzi. Był, tak? A. On trochę wcześniej zawsze. Łaził. Bardzo wiecki go widziałem. Wczoraj. Właśnie tam. Z tamtej strony. A ja wczoraj w Ostrołęce. No to jeszcze razem nie. Nie. To tak przy okazji było wczoraj. No tak. A to pana czy nie? Moje. I jak to cenowo tu pana? To zależy. Że te białe na przykład, no nie, no, białe pocztowe? Za sztukę. No. I 25 te czarne. No. Zapyszki, pocztowi, Dihala, Brzaki, do tych zadarnych. Egipskie. Żółto? Też 15. Nie, taka ciemna. I mam taką samicę, a wiesz, już nie będę wnosił samców, bo mam po tej dwie pary żółtych, aha, młodych. Idziemy dalej, dziękuję. W jakiej cenie ten dragon? Nie gadał, bo to jest taki, Nie, miało na liczbę. Trzymać, bo nikt do mnie nie tego. Nic tu nie robi.
całą zimę. A pocztowe? To 70. No to trzeba startować. Daj 120 i piłam. 170. Nie 120. No, to ci 20 wypuściłem to jak. Na dole. Tu nic nie znajdziesz u mnie. A ile? Jaka cena? Nie siedzi, nie. 300. Jak nie, 300 to nie. Nie, to nie. A ile dawaj? 170? Dawaj! Chuj tam, dla dychy ci nie strzelać, a ty nie kupisz dla dychy. Chuj to. Masz takiego samczykowego? Nie mam. Nie mam, będę szukał. No, to no ja też ładnego samczyka szukam, kurwa, i nie mogę znaleźć. A miał tu parzę, ale w parze i w parze. Ale to nie był taki ładny. Ale to może nie o tym rozmawiałem? Może nie o tym. Nie mam, ale może gdzieś znajdę. Ja właśnie, kurwa, i to od tego Tomka kupiłem i dwie samice. Ja też wiem, to ci powiedziałem, że obie samice. No, obie samice, jebane. Ja kupiłem takie młode jeszcze, panie kochani, ładny, też ładny gołębi. A ten krymek, co to jest? Samica? Gdzie krymek? Tu? Tak, samiec. Samiczkę bym kupił. Ja sprzedam, mam. Masz? No, to samiec. Ja nie miałem ci przywieźć to krymki, ale mówię, ty kurwa będzie smarudził. Jak, a miałeś krymkę? No, no pewnie. Ja przyjąłem trzy sanice. No to przywieź. Nie, no mam w parach już. O, ty kurwa. Ale no ładna krymka, równiutka, łapciucha, nie to, że... No. Ten czerwony, w jakiej cenie? 150. Numer telefonu może chce pan udostępnić? U pana? Tak. A to co to będzie? A, komuś się spodoba. Aha. A nie, no. Jak pan uważa? Widać, że ptaki, no. Ładne, tak. Cicho, gdzie ja mam telefon, czy ja mam w ogóle? Telefon czerwony w jaki cen? Co? Te czerwony. Te czerwony? No. 350. No. A tutaj to co to jest? To jest, nie wiem jak one, bo to nie moje. No nie wiem jak one się tam nazywa. A jaka cena ich? 20 zł. A. To nie wiem. Nie? Tak, proszę mówić. 517-05. 734. No i mamy go. Mamy to poszło. Nie jest wolno, nie to się to nie. A ten widynek? Samczyk. Samczyk. I jaka to jego cena? 200 zł. Po dwie puszki. Za pan. Jednego. Jednego.
Za sztukę. Za sztukę. Tak. I tu jest para? Pana te łomżyńskie pewnie? I jaka to cena takich? 3 dychy za sztukę. A bocianki? Bocianki to 70-80 zł. Chce panu udostępnić numer telefonu? Nie, w karcie tam był ten. Aha, było. Nikt nie zadzwonił. W jakiej cenie te? Taki? Zależy, który. No przyjedzę, to Budapeszty są? Tak. Budapeszty. 20 para. 20 zł para. Dobra. A ten taki to nefek jest? Tak, jest nefek. Jaka to jego cena? 20 zł. A ten tutaj, ten pierwszy biały? 15. Co to jest? Ładnie, ale nie musi to być. Wygląda jak biały podstawy, taki nie wiem. To też tak patrzę. Jak on uważa, ale... No nic, dzięki. Dobra, rówka i do soboty. No tak. W jakiej cenie pana wykróle? Darmo. Darmo. Poważnie? No to ćwiwe, zabiera ci. Nie chcę króli kupić. Nie chcę. Nie. Królaki małym sprzedał, a króli to kupić. To może, no trzeba coś tu promocję jakoś napisać, czy coś, że to tak. Tak, ja tu będę promocję pisał, kije mu żmie w łeb i dobra. I taka promocja, tak? A ja, też żyję. Tak. Dobry. Dobry. Jaka cena takiej kury? To kura, kogut? Kogut, 60. Co to jest w ogóle? Celebryta. 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 I jajka są?
jajka są te niebieskie. Od nich? Tak. O. To pewnie to? Nie. A to to żona kupiła. A. A tutaj ta kurka? No to kupiła. A, jajka tego, nie? To złoty 20. A ta kurka to żona kupiła. A, i tu kurę kupiła, tak? Tak. To znaczy, nie jajka, kurę kupiła żona. Kurę kupiła. A jajka do sprzedania. Jajka do sprzedania. A. I to te niebieskie od nich są, tak? Te co są tutaj. Tak. A jak w środku takie jajko? Normalne. To tylko się różni skorupko. A. Myślałem, że i w środku może ono to, ale w środku nie różni się niczym, tylko... Taka zamiana. A króle? 120 te posłuchaj. Dobra. Będzie miał być pana dużo. Co? Czy nie odniosę mi się do tego? Ja nie wiem, co już by nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. A to pana? Nie, pewnie nie, tego co poszedł. Nie wie pan ceny, nie zna pan tych kur. Nie wiem. Ale z daleka panowie jesteście? Mazowieckie. Przejazdu. Widziałem, byłem z tamtej strony. Tam było i tu nie było przejazdu. Dopiero tutaj przeszedłem, ale już się rozjeżdżają. Nic stanie. Para parzysta, kurna, zobacz jakie ma ogony, kurna. W jakiej to cenie takie? No mówię, po stówce parka. Aha, po stówce parka. Po stówce parka, jak leci już na koniec, kurna. Już. No, za parkę to tak no... Za tą parkę 150. Za te z tymi... Takich nie ma. No rzadko, to no, bardzo rzadko tych się. Żółte z czerwonymi ogonami? Z czerwonymi ogonami i parę boczaków żółte. Też ładne. No faktycznie to chyba najładniejsze tutaj. No. Mówię, nie ma takich. Takich nie ma. Pierwszy raz zobaczyłem takie. I dzisiaj ich kupimy. To jeszcze tutaj są takie. 1352. Tam ma zobaczyć. Tam tym zabrałem jajka. To zobacz, ma piękne ogony, kurna, i z kolorze jest. Tyle się po 80. Zeszły dwie klatki były. Oni woli jeżdżą chowane? Woli jeżdżą oni chowane? Pawie? No. A nie, pawie to one muszą chodzić. U mnie to luzem chodzą. No i ja te luzem dają wnuczki. Po podwórku, no tak. U mnie wnuczki w lecie przyjeżdżają. Dziadzia możemy dać jeść. Wiaderko, siadają na stołeczku, one obchodzą naokoło, głaszczą ich. To są gołębie nieganiane, nic nie straszone. No, takie przyjazne. No. Tak, ganiany to zaraz się boi.
No tak jak tamte, to przecież nie łapane wcale, te pantosze. To kurna przysunąć rękę, wsadzić, to małplatki nie łapa. To znaczy te, te. Tak. Te albo te dresie. To mało, tego się nie łapie, nie nic. A te to chodzą po ziemi, to też na dach frunie, on nie chodzi w locie. Jest gołą pozdobnie. Aby ten ogon przyjmę. Puść na luz, to zobaczysz. Proszę? Puść pan na luz, to zobaczysz. Każdy gołąb siedzi w klatce, to on siedzi. To jest samiec. I on chodzi za nią. Ona nie będzie cały czas. Na luzie to kurna całkiem... No, zobacz, widzisz? Gołąb całkiem inaczej na luzie wygląda. Numer telefonu chce pan może wysłać? Nie. Ja tylko. Tylko? Przyjadę od czasu, w domu nie sprzedaję. A to co mam, to na targu sprzedam. Czyli dzisiaj też w Dresie były dwie klatki. Pan to się miałem całą klatkę. To się wszystko uluźniło. Rozsadzałem pamiki, żeby luźniej siedziały. Nie wiem, już tam przyszedł. A jak się uspokoiły od razu? Jaka to cena takich ptaków? 250. Za? Za parę. Za parę. A co to za ptaki są? Bagnety. 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 To tak, patrzę, nie był pan wczoraj w Ostrołęce? 90 zł same nogi. Pan nie ma. No też byłem, co chyba. Chyba wczoraj w Ostrołęce. Nie byłem pewny. Tak. Więc, dziękuję. W jakiej cenie te dawczaki? 150 zł sztuk. Dobra, uciekamy. Dobry. Tylko dzień dobry, tylko fotki im robisz. Kopuj kuźwa. Za dwie klatki na raz. Tanio puszczę jak zgniłe ryby. Nie. Ja mogę tylko o cenę zapytać. Ach, to pan kręci te filmiki? Tak. Po głosie poznałem, bo wczoraj szukałem, mówię, kurczę, gdzie ty ryby? I po głosie mówię, kurczę. No fajny, fajny reportaż, super sprawa. Tak? A, dziękuję bardzo. Dziękuję super bardzo. Sprawa. Można było w komentarzu zapytać, ach, gdzie. Ja tak pisałbym, na szybku, pisałbym adres. Chwila przed snem. I mówię, kurczę, pojadę, bo też na rynku, to mówię, jadę do niego, popatrzę, co on tam handluje. No i dziś jestem. No ale fajnie, ciepło. Zamiast sprzedać, to jeszcze nabyłem, zobacz. O! To, czyli ruch w interesie jest. Szwindel jest. No i sprzedaj gęśku. I mamusia jak policzy, więcej gołębi, jeszcze kasiory przywiózł, nie, to będzie zadowolona. I podważywo, obornika będzie więcej. Naturalne wszystko, naturalne. Będzie bujać. Ekologiczne. Będzie bujać do samego fiuja. To pewnie subskrypcji nie ma. Jeszcze. Jeszcze nie ma, ale będzie. Będzie. Będzie, obiecuję, będzie. To dziękuję ślicznie. Super robotę podrobi. No tak miło usłyszeć coś, taką opinię, takie słowa. Miasto by mogło takie z desek porobić, takie stoliki, regały, nie? Ono gdzieś na 3 lata by wytrzymały, nie? Bo nie to by spuchniało, nie? Jakby zadbali tutaj o to trochę, bo to jest na to, bo jest masa ludzi,
tyle hodowców, jest na to zapotrzebowanie. Tak przerzucają, nie? Do giełdy. Kiedyś była dworca, nie? Tak, tak. To na stacji było kiedyś też. No, na stacji, no. Dobrze, że nie zakaszów w ogóle. No różnie. Różnie ludzie mówią, że może też czasem zginąć. Póki co na razie jest, tak. Fajne hobby. Na wysadkę. Na wysadkę. Tak się gada. Na wysadkę. O, i sprzedał te szaliki moje. Ja czekał na koniec. No to było brać zielonego. Zielonego? A, no to gra. Teraz kupuj mi molonezy. Niech pierdolę. Ja kupił. Nie pary. Został się jeden czempion. Jeden czempion, już do widzenia. Za 200 ci udam dwie pary. A jaka jego cena? 10 zł. I bierz czempiona sobie i szklatko. Masz. Szklatko. Nie. No co? Nie. Zobacz. Ja tylko cenę pytam. No, zobacz jaki o, kurwa, czempion. No za 10 zł, kurwa, to ja pierdolę. Do rosołu ile? Do rosołu. No ja pierdolę za takiego ptaka. No. Matka dycha. No. Oko no, 10, ładne. No kurwa, no. 10 zł. No. Zobacz, kurwa, jakbyś szukał, to byś dał, kurwa, za niego 30, tylko byś dotknął, no. 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 Tylko kupcie. Tak, to się jak szuka, tak? No bierz i koniec, się nie zastanawiaj. Tamtych nie wziąłeś, to tego wiesz. 10 lotek. No. To ja... Ale budy masz. No. Nie, to ja muszę z się pogadać i zrobię tak. No. Że na przechowanie, ja go biorę, no, na przechowanie i mnie go przechowa, dobra? No, to bierz go, bierz go, no. Już ja zamykam, no, już tu nie ma powrotu, już wzięty. No, ładny, ładny. Bardzo ładny. Tatusiek co? No tatusiek już lubi. Zrobię z niego, zrobię z niego wyszło, trochę użytku, nie? A, tatusiek. O, to co tu jest? No, ja. Zaraz tutaj damy, no, zaraz damy, ja tu do niego dobiorę. Samiczkę pewnie. No. No. I w domu rodzinnym tam młodziaki się zapuścił od nich, bo te stare się nie przychowają. Ładnie, cudo. Cudny. Cudo. Cud miód. Gdzie go wrzucamy? Oddzielną klatkę. Nie, jego samego, tamte ściśnie mnie nie obchodzi, on ma być sam, więc jak król on ma wrócić. Masz do brawy. Jak król ma wrócić. To okaz w klatce, okaz. Ja o, ale okaz, no nie. Ja mam płacić czy ty? Ja, no co on chce okaz. Jak to, no nie? Oj, ja jestem taki, że daję dwie dychy za niego. Ja ci wydam honorowo. Ale ja nie chcę. Nie, ja nie chcę. Jak już dał, to co? Nie. Aha, a co ty by wydawał? To nie. To kupuj parę molemańców. Nie, nie ma takiej opcji, bo ty chciał mnie... Wziąć, sprzedawaj mu teraz. Nie. No. A na co mnie te molemańce? To się biją? No, no, to się biją. No, biją się. Ja bym go wrzucił. Tak, my się zbijamy. No chyba, że nie. Dziękuję Ludziska za poświęcony czas. Dziękuję również za subskrypcję, bo przekroczyliśmy już próg 3000. Lecimy po kolejne. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, aktywowania dzwoneczka, żeby nie... No, będą powiadomienia, jak się aktywuje dzwoneczek o kolejnych filmach. Zapraszam do lajkowania, komentowania. No, na następną niedzielę zapraszam. Cześć.